Baśń z Białorusi, a Belarusian folktale. Rozumem, a nie siłą. Wit wins, not strength. Mężczyzna poszedł do lasu, żeby nazbierać chrustu. A man went to the forest to make firewood. Też poszedł, żeby porąbać trochę drewna. I kiedy już porąbał dużo drewna, usiadł sobie na pniaku, żeby chwilę odpocząć. Having cut much wood, he sat down on a stump to rest a little. Gdzie moja pośnie dom, stanie takim czużym, my brać nie wzajęczymy. Wtedy podszedł do niego niedźwiedź. A bear came up to him. Hej, człowieku! Hej, man! Może się trochę zmierzysz ze mną? Może się posiłujemy? Let's wrestle! Mężczyzna spojrzał na niedźwiedzia. Ależ on był ogromny. The man glanced at the bear. So huge one. I pomyślał. And he thought. To niemożliwe przecież, żebym ja zmierzył się siłował się z takim wielkim niedźwiedziem. It's impossible to wrestle with him. Przecież on mnie zmiażdży swoimi łapami i koniec. He will squeeze me between his paws and the end. Zmieniają kolory i szeptą dolki. Tak, odrzekł mężczyzna. Ależ dlaczego ja miałbym się siłować z tobą? Najpierw sprawdźmy, czy ty w ogóle masz jakąkolwiek siłę. Oh, the man said, why should I wrestle with you? First, let's see whether you have any strength. W oczy jak utał dym, spimy nie patrzysz sny, my brać nie wzajemszy. To sprawdzimy? Zapytał niedźwiedź. And how can we see that? The bear asked. Mężczyzna wtedy wziął swoją siekierę, the man's axe, i wyrąbał szczelinę na górze pniaka. Made a cleft through the top of the stump. Wtedy wbił klin w tą szczelinę, thrust a wedge into the cleft i powiedział, and said, jeżeli ty rozpłatasz na pół ten pniak twoją łapą, to będzie znak twojej siły. If you split this stump in half with your paw, it will be a sign of your strength. Wtedy posiłujemy się.
Then we shall wrestle with each other. Niedźwiedź szybko wetknął swoją łapę w szczelinę. And the bear quickly stuck his paw into the cleft. W tym momencie człowiek uderzył tego pniaka tyłem swojej siekiery i klin wystrzelił w górę. At this moment the man banged the stump with the butt of his axe and the wedge sprang out. Wtedy pniak zmiażdżył łapę niedźwiedzia niczym obcęgi. So the stump squeezed the bear's paw like pincers. Niedźwiedź zaryczał. Zaczął tańczyć na swoich trzech pozostałych łapach, ale nie mógł się uwolnić od tego zacisku. The bear roared, danced on his three paws, but he couldn't free himself from the cleft. No i co teraz? Powiedział mężczyzna. Będziesz się ze mną siłował? Well then, the man said, will you wrestle with me now? Nie, 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 zaryczał niedźwiedź, nie będę. No, the bear roared, I won't. No cóż, odrzekł mężczyzna, siła jest dobra, ale rozum i inteligencja są lepsze. Well, the man said, strength is good, but wit is better. I wrzucił klin z powrotem w szczelinę. Wtedy niedźwiedź wyciągnął łapę i uciekł. He thrust the wedge back into the cleft. The bear pulled his paw and ran away. Od tamtej pory już zawsze bał się spotkania z człowiekiem. Ever since then, he has been afraid of meeting a man. Gdzie moja poszni dom stanie takim czużym, my praćniem się inszymi. Oczy jak udał dym, śpimy nie baczym sny, my praćniem.